Siemanko, z tej strony Kura Workout, jest godzina 6 rano, więc jeszcze jestem zaspany, bo nie przyzwyczaiłem do wstawania tak wcześnie, ale wyjeżdżam za chwilę do Kingi, muszę się tylko ogarnąć, spakować, zjeść i ruszam do Warszawy, następnie z Warszawy do Białegostoku, a potem Kinga mnie odbiera, jedziemy do Hajnówki. Na pewno będzie sporo workoutu, postaram się nagrać fajnego vloga, jedziemy. Warszawa, pogoda nas nie rozpieszcza, teraz na pociąg i do Białegostoku. Jesteśmy już w Białymstoku. Nadchodzi moja niewiasta. Piękna. Jak się cieszy? Fit armia. Jesteśmy już u Kingi. Jak widzicie, bardzo fajne miejsce do takiego odpoczynku, do chilloutu. Niestety ja w tej chwili nie mogę sobie na to pozwolić, bo jak wiecie, zbliżają się zawody i stage Bydgoszczy, i Mistrzostwa Świata w Moskwie, i jeszcze na dodatek 5 sierpnia Mistrzostwa w Krakowie kolejne, więc trzeba zapierdalać, nie ma co. Na szczęście tutaj w Hajnówce mają plac do street workoutu, są drążki, są poręcze, jest piach, więc można ćwiczyć kombosy bez problemu. Wszystko to, co będę pokazywał na zawodach, mogę sobie przećwiczyć i tak też będę robił, zobaczycie to w filmiku w dalszej części tego vloga. Jeżeli ktoś chce osiągnąć mistrzostwo, nie ma czegoś takiego jak przed zawodami jakiś tam odpoczynek. Oczywiście przed samym startem 2-3 dni jak najbardziej, żeby zregenerować się, żeby mieć siłę na te zawody, żeby pokaz poszedł jak najlepiej, ale cały miesiąc przed zawodami, czy całe 3 tygodnie dla przykładu, to powinien być ostry zapierdol, żeby dobrze przygotować się, żeby nie było błędów podczas zawodów, chociaż i tak oczywiście mogą się zdarzyć. Konstrukcja w Bydgoszczy nie będzie za fajna, bo miałem już okazję na niej ćwiczyć, startować w Opolu na WSWCF rok temu, gdzie zająłem pierwsze miejsce, ale jej śliska jest dosyć, niestabilna, moim zdaniem troszeczkę, poręcze do dipów też troszeczkę za grube, więc może być ciężko, ale oczywiście każdy ma takie same warunki, więc to nie jest żadna wymówka. Mam nadzieję, że pójdzie mi dobrze, trzymajcie kciuki, a teraz przygotowania. God that the brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but DC where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for critic, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Yeah. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you a thing that happens in it. Oh man, I'm all that, yeah, I'm all that. Working for that whip, yeah, that what you call that. I'ma blow up in the summer, have him yelling fall back. And I've always been ahead like an effing ball cap. Man, I came in the game like, whoa. Got a couple chains on me cause I like gold. They told me I'm the best and I told them I know. Cause when I'm in your town, every ticket I sold. Yeah, they saying I'm the man. Facts, bro. Facts, bro. Lot of haters, tell me where they at though. Where they at, though? I'm the new pop, all I do is rap though. Yeah. Want me on your song? Throw a couple stacks, yo. Woo. Everybody wanna do the same thing, yup. That's why we ain't on the same page. No. Do my own thing, and I maintain. Woo. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah. Widzieliście, głównie tutaj skupiałem się na przygotowaniach, nie był to taki wyjazd typowo odpoczynkowy, chociaż odpoczynek też oczywiście był razem z Kingą. O 3 w nocy jutro wyjeżdżam do Warszawy, żeby następnie pojechać do Radomia, biorę potrzebne dokumenty, pakuję się z powrotem i wracam do Warszawy, żeby wyrobić wizę na Mistrzostwa Świata do Rosji. Następnie odpoczywamy sobie z Kingą 2 dni w Warszawie, czyli pełen chillout przed zawodami i w piątek już wyjeżdżam do Bydgoszczy, w sobotę zawody. Trzymajcie kciuki, ja dam z siebie wszystko. Jeżeli filmik się podobał, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, czy mogą być kolejne filmy. Osoby nowe zapraszam do subskrypcji kanału, osoby, które nie wiedzą jak ćwiczyć, jak ułożyć swój plan treningowy, zapraszam na brief, na mój fanpage, pomogę w tej sprawie. Siła z Wami i do kolejnego odcinka.